Chcieliśmy serdecznie Państwa zaprosić na wystawę dyplomów magisterskich, które zostały obronione w Wydziale Nauk Technicznych na kierunku architektura Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Rysie. Po 23 latach mamy tę przyjemność wypuścić pierwszych absolwentów studiów magisterskich, studiów drugiego stopnia na kierunku architektura, którzy to w ubiegłym tygodniu obronili swoje prace dyplomowe. I w podsumowaniu dzisiaj mamy okazję podziwiać na wystawie wszystkie dyplomy obronione w naszej uczelni. To bardzo szeroka tematyka, od takiej tematyki bliskiej regionowi, z lokalizacją projektowanych obiektów w Nysie, w Głuchołazach, ale nie tylko, również w innych regionach Polski, też na obszarach Karpat. Trzeba powiedzieć, że jedna z prac to jest praca, która została zaproponowana na Marsie, to jest habitat, forma zamieszkiwania na Marsie, czyli jest to też taka eksperymentalna forma, eksperymentalny dyplom w pewnym sensie. Cieszymy się bardzo, że tematyka dyplomów znalazła też oddźwięk wśród zwiedzających. Studenci byli dopytywani o szczegóły rozwiązań, pracy nad dyplomem, rozwiązań plastycznych. Trzeba podkreślić, że te projekty to nie tylko mają wymiar techniczny, ale również plastyczny, co jest też być może świetnym zetknięciem się dwóch materii, uczelni i muzeum, miejsca, gdzie jak wiadomo odbywają się wystawy. Wystawa będzie miała miejsce w Muzeum Powiatowym do 29 lipca, zatem zapraszamy wszystkich chętnych do zwiedzania i oglądania naszych prac dyplomowych.